Dobrze, że to na koniec kadencji takie dyskusje, bo by ta Rada się zapracowała przez 3 lata. Jakby takie komisje były. Udławimy, tak szczerze mówiąc, w przyszłej kadencji. Bo żadnych zadań, my nie mamy nic do zaoferowania naszym wyborcom. Nic, kompletnie nic. Ja tylko mogę powiedzieć, jestem. I to wszystko. Nie. Bo przy tak ustawionym tym, to... Ale ja nie wiem, nic nowego ja tutaj Państwu nie wnoszę. Nie, ja nie jestem zaskoczona. Ale chcę przypomnieć Państwu, że ten WPR bez tych zmian, który jest obowiązujący, on też nie pokazuje możliwości finansowania zadań jednorocznych, tak? Przy wpisaniu tych zadań, które tutaj są, tak? Nie pokazuje Państwu, że w roku 2019, 2020 i 2021 pojawią się jakieś cuda. Pojawią się jakieś nie wiadomo skąd 5 czy 10 milionów. Z niczego innego się te środki nie pojawią, jak nowy pan wójt będzie, jeśli będzie chciał realizować zadania inwestycyjne, swój plan, jaki zrealizować, na pewno będzie zaciągał kredyt, bo żadnych innych środków nie będzie. My nie będziemy mieli budżetu dochodowego wielkości 80 czy 90 milionów. Takiego budżetu nie będzie dochodowego. Ja z analizy, którą robię do budżetu, nie przewiduję budżetu w wysokości ponad 80 milionów. A tylko to pozwoliłoby nam finansować zadanie. Tych planów, że przekształciliśmy, tu nic nie mieliśmy, podbudownictwo, że te pieniądze miały tu być ogromne korzyści mamy mieć. No ale dobrze, wzrastają dochody, ale my mamy wydatki bieżące, które gdzie kiedyś były, że no jakieś, ale a co ja mówię do Państwa? A Państwo ciągle nakładacie nowe zadania, nowe zadania. Popieram Panią Masię. Tak? Też to mówiłem. Przecież to się tak nie da. Ja wiem, że to każdy by chciał, ale są realia. Możemy realizować inwestycje, ale my je musimy realizować i rozkładać na lata. Inaczej się tego nie da realizować. Tak? No to jest... Ja trochę się boję, że my się tu wystawiamy na pożarcie. Ale czekaj. No, jako komisja odrzucimy WP. Jutro się nasze nazwiska się zostaną ogłoszone jako tych, którzy... Czarne owce gminy Kosakowo. Panie Adamie, błędnie pan rozumuje. Bo niech pan policzy tą grupę, która może tak mówić, a niech pan policzy, która powie jeden, co mądrze mówi. Ja już nie widziałem, żeby pan generalnie był przeciwko budowie szkoły, tylko pan lokalizację chciał zrobić. A jakoś... A to są dwie... No to odszukam linki panu wszystkim. Jeżeli go w tej formie, w tej chwili podejmiemy, znajdzie się oferent, który zgłosi w tej kwocie. No i tak musi być ten WP zmieniony, bo mamy rozrzucone te wydatki na 4 lata, tak? No kto będzie 4 lata szkoły? Ten WP jest tak skonstruowany, żeby go później zmienić. Etapami ona ma być wbudowana. Pierwsze 2 lata, 19 i 20, to tylko budynek dydaktyczny. Tylko. A my na ten budynek dydaktyczny tylko bym głosowała. 16 milionów. Tak, głosowała. A teraz pozostaje nasze starsze. Teraz ja się zastanawiam. I 12 masz na przedszkole i tam wszystkie pierwoły. I to jest właśnie... Boisko, teren, wokół, ja chyba przejście. A to nie mogło się przejść. Wykupienie od tych tam, z placu. Nie, to jest czymś innym. Wykupy grunt. Ale tam trzeba było wykupić te dwie działki. I po prostu plac zrobić dla samochodu. Bez przejścia, parking. Nie zalegaj się. No to przecież to jest cały pomysł od początku. No to faktycznie, jako komisja budżetowa, jeżeli ja mogę powiedzieć, to jesteśmy jak gdyby takim pod wielkim znakiem zapytania. Może jakieś wnioski formułujmy i nie opinujmy. Że, bo ja mówię, żeby to było to, jeżeli ja bym zadowalała Pani Przewodnicząca, to wspólne posiedzenie 16.30 obu komisji. No wszystko tak. Wspólne posiedzenie, żeby było. No ale ja nie dokończyłam. Nie, nie, nie.
chodzi o moje głosowanie, jeżeli to by było na 14 milionów. Jak może to dać? Pani Basiu, ja nie wiem, jak to mam za zapytanie. No, nie. Tutaj widzicie, że rzeczywiście ludzie tego nie chcą. Przychodzi pan Wójt i zaczyna się... Pan Wójt zawsze teraz powie, róbcie co chcecie, bo ja już nie, nie, swoje zrobię. My też już nie wybierzemy kadencji, a chcę głosować, tylko nie wiem jak głosować. My też nie wiemy, wójta nie będzie, my też nie wiemy, ale ja z myślą o przeszłym kraju. Czy się to się nie patrzy w poniedziałek? Patrzmy, co się ją zostawię. Macie spotkanie we wtorek. Nie zamykajcie komisji, spotkajcie się już na wtorek państwo z panem wójtem. Przedyskutujecie, ja już nie będę potrzebna. Bo można tak zrobić, że komisja zostaje niezamknięta i spotkacie jeszcze ponad. No właśnie, i spotkacie się państwo z budżetem. Ja akurat już nie będę chyba potrzebna, bo myślę, że przedstawiłam jakby sfinansowanie, pokazałam. Ta część opisowa, proszę przeczytać też jeszcze tą część opisową dotyczącą właśnie rozszerzenia tego finansowania i pokazania, z czego wynikają dochody, jak to zamierzamy pokryć. Może na no chyba, że jeszcze będzie jakieś pytania. Jeszcze jedno, koszty procesu sądowego zostawiane. Myśmy wygrali. Wygraliśmy, tak, żeby nie ponosić. Nie, nie, to wybraliśmy. No tak, ale obsługa prawna no, za wygranie tam umowa, którą proces prowadzili, to 5 lat trwało. A chyba był koszt, odrzuciło do nas część pieniędzy, no to chyba 100 tysięcy tam było jakby koszt do zapłaty w firmie prawnej, ale wróciły znowu do nas wszystkie koszty, które były przez Stadianet do pokrycia na rzecz gminy, tak? Więc wróciło, wróciło około 30 tysięcy z powrotem do budżetu. Czyli tak naprawdę pomniejszony ten koszt. Jedno wam powiem, 16 milionów na budynek praktycznie to byłoby ale te wszystkie resztę rzeczy to jest po prostu z tym przejściem, z tym wszystkim. Z tymi ale przejściami, z tym chcę powiedzieć, że to finansowanie tego budynku dydaktycznego innej możliwości też nie ma, tylko zapisami z kredytu. No tak, ale tam nie ma innej możliwości w tych dwóch latach, 19 i 20. To musi być sfinansowane z kredytu. Dochodu Basiu, nie ma innych. Tak? Krzyczy, że jest 60 prawie 1 milionów wydatków stałych. Tak? No ja muszę je państwu przekazać. Tak? Dlatego my bierzemy kredyt, żeby wybudować kolejną szkołę i dołożyć sobie 5 milionów do proszę panią do. Ale ja przedstawiam jak najbardziej realny sposób sfinansowania. Przedstawiam. To rozumiecie z Polską. Nie możemy mieć pretensji do pani. Ja przedstawiam najbardziej realny scenariusz sfinansowania tych inwestycji zapisanych w UPF-ie. Ja kończę tą komisję. A każdy z was się chwileczkę, co podjęła ostatnio komisja oświatowa i zaufała. Wezwała pana wójta do nierezygnowania z planów budowy. No dlatego mówię, pan wójt przedstawia, jakby pokazuje sfinansowanie, możliwości sfinansowania. Komisja oświatowa nie zajmuje się finansami. Oni tworzą radosną twórczość szkolną, przedszkolną. Oni chcą. Oni chcą. Martwienia się o pieniążki. To jest to, co ja mówiłam przez tyle lat. Ale bardzo się radosna twórczość szkolna, przedszkolna, ale dzieci tu pięknie, a potem mamy 20 milionów dodatku do oświaty. Ale część radnych sprawowała z komitetu pana wójta, który tą szkołę obiecywał w kampanii wyborczej. I tym razem stało się inaczej. Ta rozsądniejsza wersja wygrała, zrobiliśmy drogę. I powiem wam szczerze, jestem z drogą, którą budowaliśmy od 2006 roku. Tak jest, ale zabraliśmy się za to w tej kadencji. Za nasz sukces faktycznie na miarę gminy. Tak jest, bo wreszcie zmieniliśmy trend nie w oświatę, tylko w infrastrukturę i drogi, w komunikację. Może należałoby ten trend... Tylko trzeba może należałoby ten trend zrobić rąk, bo jeszcze na pułkownika Donka, bo tu się blokuje. Ale należało, a widzicie, w tej kwestii jest bardzo dużo do zrobienia i może ten trend, który jest inwestujmy w drogi, infrastrukturę, jest korzystniejszy dla nas niż ten inwestujmy bez przerwy.
budżecie przyszłym. A tu jest nacisk położony ewidentnie, kto w jedną stronę, i to jest ułożenie pięcioletniej kadencji pod jedną inwestycję i zawiązanie rąk po prostu przyszłemu temu. No to ustalajmy teraz terminy naszego spotkania. No to jest 16.30, ale to jest na 17.00. I dlatego ja mam to w pewnym względzie okropną. I wtedy nastąpi we wtorek głosowanie, bo komisja jest otwarta. Ale zaprosimy też członków komisji oświaty, bym bardzo prosiła. Bo ja mam co w tym względzie, to jest ustawa. To jest ustawienie koła kadencji naszego sąsiada. Co my chcemy zostawić później, jakim kierunku? Mówisz, że nie decyduje. Co tyle macie w kierunku, co decyduje klub? Znaczy ja się dzielę z wami swoimi wątpliwościami, aby docierało poprzeczne. I jeszcze jedno was proszę, chciałabym a propos tego apelu. No. Ta sytuacja, która jest... Musimy przeczytać ten apel. Nie, apel jest już przygotowany. Ten apel po prostu jest do wójta, żeby... Przeczytałam go wtedy na to. Słuchajcie, no, dążymy do apelu, no, to chcielibyśmy przemyśleć. Tak. Od tak, ja nie wiem, czy... No dobrze, no, no ja po prostu tak, chcę, żebyśmy przemyśleli. A temat czego? Wiecie, jaka jest sytuacja w zaopatrzeniu wody w całym roku? Pan wójt, i to jest, to są rzeczy, które już od jakiegoś czasu się mówi. Pan wójt chce wydać pozwolenie na budowę. Osiedle harmonijne, podzielić kolejne 2 hektary. I w tej chwili jest możliwość jedna. Albo wodociągu, tam nie ma. Dróg do miastu, tam jest za wąsko, tam nie ma gdzie zaparkować. Tam jest wszystko za przeproszeniem tak zakorkowane, że nie ma gdzie się ruszyć. Tam nie ma drogi dojazdowej porządnej. My na klubie podejmowaliśmy uchwałę taką, że jeżeli będzie zrobiona ulica Chmielna Paska, to wtedy można ewentualnie rozmawiać. Ulica Chmielna Paska leży niezrobiona i w tej chwili pan wójt stoimy w takiej, wobec czegoś takiego, że pan wójt, ponieważ sąsiednia działka jest zabudowana, może wydać warunki zabudowy, swoją własną decyzję i powiększyć to o kolejne 200-300 osób. I wspaniały pomysł jest taki, że jeżeli wyda te warunki zabudowy, to drodzy Państwo, albo podłączy kolejne, no przecież gdzie będą musieli skąd wodę brać i będą brać albo z Kosakowa, gdzie pogorszymy już to, co jest, albo z Najbogórza, które ma być podłączone do Kosakowa, żeby nikt z nas nie miał lepiej. Ja chcę, żebyście mnie poparli i wszystkich radnych z Kosakowa w tym apelu, żeby absolutnie tylko w żadnym wypadku nie pozwalać na podłączanie i na kolejne właśnie apele. Panie przewodniczący, czy byłam na tym spotkaniu, gdzie zapytano wójta, czy pan już wydał? Nie, nie wydał. Nie wiedział, że tak. Nie, to nie była prawda. Pan wójt takiego nie wydał pozwolenia. Pan ludzi? Wie pani co, znamy go, prawda? On czasami... Więc, bo to ten apel może być zasadny, może nie zasadny. Czy na pewno, bo ja bym chciała najpierw się upewnić, ma to rację bytu, jeśli pan wójt nie ma takiego pozwolenia jeszcze... Pani przewodnicząca, jak mogę się wtrącić? Jeżeli zrobicie taki apel, to będzie podstawa w przyszłości do oskarżenia wójta o działanie na szkodę gminy. Bo to zakrawa właśnie na takie działanie. W tej chwili tak wygląda. O czym odpowiadać przed ludźmi? Pan jest przeciwko temu apelowi, przepraszam? Pan jest za... Nie, pan, bardzo przepraszam. Ja uważam, że trzeba takie podjąć kroki, które by to zablokowały, a nie apelować. To znaczy, możemy również odpływać od tej decyzji, ale póki co decyzji dokładnie. Nie ma, więc róbmy tak, żeby ta... Póki co decyzji nie ma. Tej decyzji nie ma. Jest pewna, że nie ma. Wiem i tyle. Tej decyzji póki co jeszcze nie ma.
wójt mówił co innego, ale decyzja nie została wydana. I ja was tylko proszę, najpierw zaapeluję, a później możemy szukać innych prawnych możliwości tego podważenia, bo to będzie miało fatalne skutki. To będzie katastrofa. Wodna dla gminy Kosakowo to będzie katastrofa. I to chciałam tylko wam uświadomić i proszę was, przez tyle lat was nie prosiłam o żadne rzeczy, ale teraz was proszę, pomóżcie radnym z Kosakowa i radnym z Lewogórza, żebyśmy nie znaleźli się w bagnie, z których nie wytrwimy. Tak, są 2 hektary, a te 2 hektary. Tak, są 2 hektary ziemi, to sobie policzcie, ile to jest ludzi. Ja was bardzo proszę o to, żebyście stanęli za nami murem na tej sesji. Bardzo was proszę. Najpierw te porządki tam w tym klubie trzeba robić. To tyle. 16.30. 16.30 kwestia wody i WPF-u. To tyle. Macie o czym myśleć? To jest...